Mordo, patrz na to. Pokażę ci, która jest godzina. Jestem sam w szoku, że tak fajnie idzie. Słuchajcie, było tak fajnie, nie mogę zasnąć. Siemano wszystkim, z tej strony Mateo. Dałem sobie wyzwania, aby spędzić 24 godziny w samochodzie. I generalnie to tyle, co miałem wam powiedzieć. Od 3 dni przygotowuję się już psychicznie i fizycznie właśnie do tego, żeby 24 godziny tutaj spędzić. No i dobra, po co mam opowiadać tutaj, jak mogę opowiadać już wszystko w samochodzie, żeby się liczył czas. Także zapraszam do serwera. Technologia. Tak jak wspominałem, wpadłem na pomysł, aby spędzić tutaj w tym samochodzie 24 godziny, co wcale nie będzie proste, bo będę spędzał tu czas bez żadnego ogrzewania, a na dworze jest minusowa temperatura, także będzie całkiem ciężko. I w ogóle przygotowałem się do tego filmu około 2 tygodnie, bo czekałem na odpowiednią temperaturę i pogodę. Dobra, ja tu ciągle gadam i siedzę w tym samochodzie, więc mógłbym też liczyć od razu czas. To jest stoper, jakbyś nie zauważył. No i co? Trzeba w niego kliknąć. I nie wierzę w to, co robię, bo jest weekend, mógłbym teraz pójść na lodowisko, na basen, nie wiem, pograć sobie w gierki, a siedzę w samochodzie i w ogóle mam w poniedziałek szkołę. Właśnie spędziłem już prawie 30 sekund w samochodzie. Dobra, mordy, w takim razie pokażę wam, może to jest dobry moment, aby pokazać, jak w ogóle tu wszystko będzie wyglądało. Tu jest moja druga perspektywa, tutaj prawdopodobnie będę siedział, nie będę siedział przy kierowcy, bo jeszcze coś zrobię. Tutaj mam jedzenie i tak dalej, więc wydaje mi się, że przetrwam chociaż te 24 godziny. Tutaj mam ogólnie, wybrałem ten samochód, bo tutaj jest sporo miejsca na spanie generalnie, więc powinno być okej. I czuję w tym momencie takie mieszane uczucia, bo nie mam pojęcia, co będę robił przez tyle czasu. Pewnie wam coś pokażę na telefonie, no dobra, ale to jest max, no powiedzmy 2 godziny. Mam ze sobą laptopa, będę coś oglądał na telefonie, naładowałem wszystko na 100%, ale naprawdę bardzo się boję, bo 24 godziny w samochodzie. To jest 24 godziny zmarnowanego życia, no nie oszukujmy się. No oprócz, że nagram ten film, nic nie zrobię pożytecznego przez ten czas, tak? Dobra, ja się tutaj szybko rozpakuję, usadowię, może ściągnę kurtkę, chociaż czuję, że jest już dosyć zimno. I widzimy się po prostu pewnie za kilka minut, bo nie mam co tutaj robić. Najbardziej obawiam się nocy, no bo w nocy powinno być bardzo zimno. Szczególnie jak już będę tutaj kilka godzin na mrozie, więc może być cienko. Zobaczymy. Dobra, usadowiłem się już wygodnie, jestem tu prawie dokładnie 10 minut, więc jeszcze tylko 23 godziny 50 minut. Słuchajcie, nie mam pojęcia, co tutaj robić tak szczerze, więc po prostu zaproszę was na mojego Snapchata. Jak widzicie, o, nawet dolary w oczach, wszystko się zgadza. Słuchajcie, spędzam właśnie 23 godziny. W nocy ma być minus 4 stopnie, jak tutaj widać, więc no będzie na pewno zimno. Prawdopodobnie będę oglądał dużo seriali, no bo, że tak powiem, no innego rozwiązania nie widzę, no. No, pewnie w ogóle zastanawiacie się, co na ten temat sądzą moi rodzice, bo oczywiście o wszystkim im opowiedziałem. I generalnie nigdy jakoś mnie nie wspierali, tym razem też no troszeczkę się pośmiali. Ale jak pokazałem im, ile mają takie filmy wyświetleń i ile moje ogólnie filmy mają wyświetleń, bo tego nie wiedzą, to mi pozwolili. No niestety, no brutalność, ale tak jest, bo nie ukrywajmy, no jakby to powiedzieć tak delikatnie, no nie robię tego filmu w 100% tak dla siebie, dla przyjemności, no bo to żadna przyjemność. Siedzę tutaj 18 minut i ogólnie to czuję się super, generalnie, no po prostu 18 minut jest okej. Tylko jak zaczynam myśleć do przodu, a wiem z doświadczenia, bo już nie pierwszy raz robię coś takiego, że nie powinno się patrzeć do przodu, że przede mną jeszcze ponad 23 godziny, to robi mi się niedobrze. Więc może być ciężko, ale teraz na tą chwilę czuję się po prostu świetnie. Prawdopodobnie obejrzę sobie, nie wiem, ze 3 sezony jakiegoś serialu czy coś, no coś co ma dużo odcinków. Pewnie się zgubię w internecie. A na ten moment siedzę tutaj dopiero 20 minut, więc lecę oglądać jakiś serial i widzimy się pewnie, no nie wiem, za sekundę. Hejo wszystkim. Jest. Ogólnie to ten film ma tyle minusów. Przede wszystkim jest bardzo zimno. Nie mogę wam dużo nagrywać, bo jak jest zimno, to bardzo szybko bateria schodzi. Przez około 2,5 godziny, przez ten czas już się zrobiło ciemno. Oglądałem filmy na laptopie, na którym już padła bateria, jest za mną. I jak się zrobiło ciemno, lampka, która się świeciła w tym samochodzie, zgasła po jakichś 3 minutach, no bo tak po prostu jest. Więc doświetlam się telefonem i już mam 40% baterii, a no posiedziałam na nim może tak z pół godziny, godzinę max. Cała bateria w GoPro już mi się wyładowała, a miałam na 90%, bo jestem po no jakichś 5 potężnych kryzysach. Kurde, myślałem, że wyjdę, nie? Już teraz już jestem prawie pewny, nie wiem, co by mi się musiało zadziać, żebym wytrzymał tutaj 24 godziny, jestem prawie pewny, że nie wytrzymam tych 24 godzin, bo jeszcze zostało. Zresztą pokażę wam. No jest dopiero 18, więc minęły łącznie jakieś 3,5 godziny dopiero. Generalnie bardzo dziękuję dla mojego widza, który przyszedł pod dom i zostawił mi fanarta w postaci słodyczy, bo obejrzał moją relację na YouTubie, że siedzę w samochodzie przez 24 godziny, wiedział, gdzie mieszkam i przyniósł mi trochę słodyczy.
które przyniosła mi mama. A mi napisał na Snapchacie, że przyniósł mi trochę słodyczy. Ja zjadłem w tym momencie całą paczkę żelków i paczkę chipsów. Pokażę, żeby nie było. No i jeśli chodzi o dietę, to właśnie same słodycze, żadnych takich rzeczy. I najgorsze jest to, że w tym momencie, gdy to nagrywam, to już jest taki moment, kiedy tak naprawdę nic nie mogę robić, bo mam na telefonie 40% baterii, a ciągle muszę sobie świecić latarką, no bo tutaj nic nie widać, tak? Bez latarki widać dokładnie tyle. Więc generalnie to mordo jest słabo i nie wiem, czy stąd nie wyjdę. Chociaż z drugiej strony po prostu się mega wkurzę, że spędziłem już tutaj, nie wiem, no około 5 godzin i po prostu sobie wyjdę i tak jakbym zmarnował wtedy te 5 godzin. I może 12 godzin wytrzymam, nawet nie wiem, czy noc wytrzymam. Tu jest mega zimno, jak widzicie, jestem już w kurce. Widzimy się za jakiś czas, na razie. Dobra mordy, minęło 6 godzin. No naprawdę poważnie się zastanawiam, czy stąd nie wyskoczyć, nie? Jedne pociągnięcie klamki i już jestem po drugiej stronie. Bo to jest nudno, aktualnie jest po prostu nudno. Nie chcę nawet siedzieć na Snapchacie, mam mało baterii. Boję się, że po prostu przez całą noc tak nic nie będę widział. Bo bez latarki, no to jak widzicie, no nic nie widać. 1/4 dopiero za mną, ja nie mogę. Być może jak już będzie jasno, no to będzie o wiele lepiej. Ale aktualnie to jest jakaś masakra, naprawdę. Co więcej, co jest najgorsze, nie mogę do was dużo nagrywać, bo bardzo szybko schodzi bateria, jak jest zimno. Tak samo na telefonie, tak? Tylko świecę latarką, bo miałem laptop od nagrywania filmu, od oglądania filmów. Na telefonie tak naprawdę nic nie robiłem, trochę z widzami popisałem. Już 30% baterii, także no, takim tempem to nawet do drugiej w nocy ta latarka nie wytrzyma, więc no. Włączam latarkę i widzimy się po prostu, jak będę szedł już spać, żeby nie marnować baterii, także do zobaczenia. Mordy moje mordy, nie wiem ile czasu minęło, jest godzina, no po 20:00, idę spać, bo jestem śpiący, rozkładam sobie śpiwór, mam mordo ogromną nadzieję, że zasnę, to by było moje marzenie na ten czas, to jest mój jedyny cel, przecież tu się rozkładają fotele, ja zapomniałam o tym. Pójdę teraz spać, moim marzeniem jest po prostu teraz, żeby zasnąć i tyle, nie? Na razie życzcie mi dobranoc, ja wam też życzę dobranoc, elo. Okej, siema wszystkim, czekajcie, sprawdzimy sobie, która jest godzina. Jest 23:14, chyba może z półtorej godziny nie mogę generalnie zasnąć. Generalnie to co? No potężny kryzys, nie? Nie wiem, czy nie wyjść, nie pójść sobie po prostu do domu, do łóżka ciepłego i tak dalej. Może tak nie powinienem myśleć, no ale kurde, tak? No, kusi. Możecie w ogóle ocenić mój pokrowiec, bo a nie ocenicie, no to chciałbym teraz po prostu się położyć spać, obudzić się o tej 10:00 powiedzmy i wyjść z tego samochodu, tak? I to by było 24 godziny i by było spoko. Chociaż spędziłem już tutaj ponad 13 godzin, ale nie jest aż tak bardzo źle. W tym momencie jak się trochę pospało, no to nie jest aż tak bardzo źle. Dobrze, że nie ma wiatru, ale nie jest ciepło, naprawdę. Chciałem wam w ogóle wejść sobie na snapa czy coś, ale boję się, że po prostu wiecie, ta latarka nie wytrzyma. Dobra, idę dalej spać jak zasnę, chociaż jest mega zimno, nie wiem, przez to zimno raczej nie zasnę. Dobra, widzimy się za chwilę. Do zobaczenia. Mordo, patrz na to. Pokażę ci, która jest godzina. Jestem sam w szoku, że tak fajnie idzie. 2:40 jest prawie, także ja jestem zadowolony i to bardzo. No i co, bateria się w aparacie wyczerpuje, więc jest słabo, więc nie będę za dużo do was mówił, bo nawet nie mam o czym. Widzimy się, jak sobie jeszcze trochę pośpię. Słuchajcie, było tak fajnie, nie mogę zasnąć. Już 3:13 jest, generalnie otoczenie. Czekajcie, pokażę wam, co jest za oknem w ogóle, właśnie. Za oknem jest ściana, tak, dokładnie, bo jest garaż, więc no, widoków to nie mamy za fajnych i generalnie to nie mogę zasnąć. Jest mega zimno, naprawdę. Widzimy się jeszcze za chwilę, bo nie chcę marnować tej baterii. Do zobaczenia. Słuchajcie, jest już godzina 5:00, dokładnie tak. Pospałem sobie, nie wiem, jest już godzina, słuchajcie, 5:00, sam w to nie wierzę. 5:00 ile? 5:01 jest. Także jestem mega zadowolony. Jest już 5:00, brakuje 5 godzin, ale kurde, nie wytrzymuję, nie? Jestem mega głodny. Być może jakbym teraz zasnął, to bym może jakoś wytrzymał, ale przede wszystkim chce mi się mega do toalety. I teraz już na poważnie się zastanawiam, czy po prostu stąd nie wyjść, nie? Jest 5:00 rano, nie wiem, czy moi rodzice zamykali dom, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Myślałem, że wytrzymam. Nie wytrzymam. Dobra, koniec. Koniec. Myślałem, że wytrzymam. Biorę te wszystkie rzeczy. I idę stąd. Nie wytrzymuję, po prostu się nie da. Dobra. Nie da rady, słuchajcie, ja to pier... Ojeju, ale... Ojeju. O, plecy mnie strasznie bolą. Dobra, słuchajcie, zawiodłem się, jestem mega wkurzony.
to jest strzelę petardami. Jestem ogólnie mega wkurzony, naprawdę. Chciałem po prostu wytrzymać, ale się nie da, nie? Już po prostu fizjologia. Dobra, 5:07. Mam nadzieję, że chociaż drzwi będą otwarte. Nie chcę latać po zapasowy kluczyk. Uwaga. Co się dzieje w ogóle? Dobra, drzwi otwarte. To fajnie, dobra. To wchodzimy, pewnie moja rodzina śpi, więc biorę wszystko i idziemy. Niestety się nie udało. Przepraszam was bardzo. Nie wiecie jak, kurde, jest teraz mega fajnie, co nie? Tak ciepło. Jak widzę to łóżko, to po prostu jak wstanę, to zrobię jakieś małe podsumowanie czy coś. Dzień dobry wszystkim, bardzo się wyspałem, jest aktualnie godzina 14:21 i słuchajcie, beznadziejnie, nie tak wyobrażałem sobie, żeby powstał ten odcinek, myślałem, że będzie więcej ujęć i tak dalej, a nie było tego za bardzo dużo, co oczywiście nie zmienia faktu, że nie udało się spędzić nocy. Słuchajcie, jeśli macie dla mnie jakieś fajne pomysły na film, czy to z bratem, czy to jakiekolwiek inne, to śmiało piszcie w komentarzu, ja będę się takimi komentarzami inspirował. Widzimy się już niedługo, życzę wam oczywiście miłego jonka, do zobaczenia, trzymajcie się, siema.